Zapraszam następną mówczynię, Agnieszka Zwierczuk-Wierczuk, Praszka. Nie przedstawiam Państwu naszych prelegentów, bo mam takie nieodparte wrażenie, że wraz z tym, co powiedziała Pani Profesor, wszyscy sobie tam wyszukali wszystkiego w telefonie. Troszkę za mało jest tych programów, one zniknęły w okamgnieniu, tam są lotki. Są wszystko, bo ja osobiście umieściłam. Tak, gdzieś swój posiadam, nie mogę już nikomu. Ja się i tak przedstawię. Ja się i tak przedstawię. Tak, chciałam powiedzieć, że ja mam przy sobie... Powiedz, że masz papiery na to, co powiem. Tak, mam papiery. Ponieważ wszyscy używamy tutaj komputera, ja nie wiem, co tutaj nacisnąć. Ja jestem inżynier, magister inżynier informatyki po Politechnice Warszawskiej, ale przyszłam z komputerem XXI wieku, ponieważ jak nam to wszystko prasknie, to zostaniemy z fortepianem, który jest analogowy, i z papierami. W związku z tym tak, dzisiaj to jest mój debiut jako prelegenta, ponieważ w dalszym ciągu, i mam dużą tremę, w dalszym ciągu czuję się tak znakomicie lepiej na scenie, jak śpiewam z pamięci i chodzę tam, dokąd mam chodzić na scenie. Dlatego ja sobie usiądę i będę się troszeczkę wspomagać papierami. A mój wykład ma tytuł Śpiewak jako artysta wielofunkcyjny. I chciałam podziękować pani profesor Uli Kryger za to wspaniałe naświetlenie dzisiejszego problemu, który nas tutaj spada na nas, że tak powiem, komputerowo spada na nasze środowisko artystyczne, ponieważ troszeczkę będę chciała o tym wyszczególnić parę rzeczy, które się dzieją na scenie, żeby młodzież, Państwo macie trochę pojęcie, żeby młodzież dowiedziała się, co się dzieje dzisiaj w teatrze. To ja sobie niedawno zdałam sprawę z tego, że od mojego debiutu jako studentki pierwszego roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Warszawie, w Akademii Muzycznej, minęły 33 lata. 16-17 marca 1989 roku ja debiutowałam tutaj w Filharmonii Białostockiej, to jeszcze była Filharmonia, nasza jedyna, jako jeszcze sopran, ponieważ przez szkołę drugiego stopnia muzyczną i przez Akademię nie do końca byłam prowadzona na sopran ze względu na taką budowę głosu, o której później powiem, ale nie ze strony medycznej, tylko o tym, że można śpiewać i tak, i tak. No i to było pod, właściwie pod opieką pani profesor Bożeny Sawickiej, która się usprawiedliwiła, że poszła na inne ważne bardzo zebranie w Izbie Lekarskiej, więc też jesteśmy blisko w sprawach medyczno-muzycznych. No i właściwie osiągnęłam taki wiek chrystusowy w tym śpiewaniu i tak zaczęłam się zastanawiać, czy właściwie nie powinnam już skończyć i chyba do tego momentu się zbliżam, ponieważ za chwileczkę jeszcze się udaje, w przyszłym tygodniu lecę do Berlina, a potem jeszcze w marcu jestem w Madrycie, ale już mi się, proszę Państwa, nie chce. W związku z tym zbieram takie moje wrażenia i doświadczenia ze sceny i właśnie Państwu, pedagogom, ale przede wszystkim studentom chciałabym parę rzeczy powiedzieć. Nie będę mówić o technice śpiewu, nie będę mówić o ćwiczeniach, lekcjach, nie będę nic wyświetlać, nie będę demonstrować głosem. Technika wokalna generalnie, uważam, to jest oczywiście moje zdanie, zunifikowana dla wszystkich głosów. Nauczanie zmieniało się oczywiście na przestrzeni wieków, tak jak zmieniały się warunki głosowe pokoleń. Oczywiście w ramach każdego głosu pojawiają się różnice. No i we właściwym ukierunkowaniu rozwoju głosu trzeba tego pilnować. Interpretacja, dobór repertuaru, to wszystko wiemy. Baza jest jednak chyba wspólna dla całego kształcenia, dla wszystkich. No ja dlatego z wielkim szacunkiem wspominam obie moje panie profesorki, nauczycielki. Panią Wandę Bieniecką, pan profesor Cezary Szyfman zna doskonale, ona mnie uczyła w szkole drugiego stopnia. Pani Marlena Wolowska. Tak, i Marlena też zna panią Wandę Bieniecką. Pani Wanda Bieniecka uczyła mnie w szkole, nie średnia, szkoła drugiego stopnia, byłam u niej na śpiewie. A to w Białymstoku czy w Warszawie? Nie, w Warszawie, w Warszawie już. Myśmy zostały w Białymstoku i przejęła nas pani profesor Hanna Słonicka. O właśnie, bo pani Wanda Bieniecka, ona chyba w ogóle w Warszawie chyba bardziej stacjonowała, więc ona, ja się u niej uczyłam w Warszawie. Później na studiach byłam u pani profesor Kazimiery Goławskiej, też mnie prowadziła jako sopran. I właściwie to wszystko, co mi te obie panie przekazały, to właściwie funkcjonuje, mimo tego, że ja ten fakt zmieniłam, bo pod koniec studiów nawiązałam współpracę z panią profesor Ewą Wdowicką z Poznania i pod jej właściwie uchem szlifowałam. No musiałam zmienić wszystko, ponieważ prowadzona na sopran przez tyle lat, nagle się okazuje, że zrobiłam jakiś tam repertuar, to wszystko praskło i musiałam zmienić na mezzosopran. Znaczy wróciłam właściwie do swojego głosu, bo mój głos jest taki, jaki jest.
I, ale pani, to ja tylko jako anegdotka, że pani profesor Wawnowicka powiedziała: wszystko dobrze, dziecko, tylko tercje niżej. I właściwie od tego się zaczęło ta droga wokalna, którą kroczę do dziś. Ja uważam, teraz nawiążę tutaj do Hani i Zdzisława, pozwolę sobie mówić po imieniu, ponieważ jesteśmy po imieniu od dłuższego czasu, że na początku kształcenia wokalnego bardzo ważną rzeczą jest diagnozowanie pacjenta. Uczelnie współpracują z lekarzami, specjalistami w dziedzinie foniatrii, otolaryngologii, którzy prawie w 100% potrafią określić, ocenić ten rodzaj głosu, jakim dysponuje kandydat na śpiewaka. Jest to fundamentalne przy całym procesie nauczania. Chciałam wspomnieć, że na pierwszym roku też byłam badana przez profesora Pawłowskiego i on mojej pani profesor dał karteczkę z napisem: zaleca się śpiewać mezzosopranem. A pani profesor karteczkę zmięła i powiedziała: ja wiem lepiej. No, ale jest okej, okay, nie? No to jest naprawdę fundament i oczywiście nie ma znaczenia, czy głos jest mały, czy duży, czy ma dużą skalę, czy ma skalę mniejszą. Prawidłowe rozpoznanie tego gatunku właściwie to jest pierwszy klucz do prawidłowej pracy i rozwijania tej techniki. Do ładnego śpiewania, bo przecież na wszystkich chodzi o to, żeby to śpiewanie było ładne, prawda? Oczywiście zdarzają się sytuacje, że głos zmienia swój fach. To jest, ja używam tego słowa, to jest z niemieckiego, ale my to właściwie używamy to wszyscy. To było w moim przypadku. To jest mieszana budowa, chyba potwierdzą państwo. Tutaj. To jest mieszana budowa. Tak, to jest tak. Kontakt pedagog. Tak, musi być ten kontakt właśnie z, jednak to musi być ta konsultacja, gdy nie ma się tej pewności. No bo to jest wtedy ta cała struktura, budowa i tak dalej, to jest nie jest jednorodnie oczywiste, także wtedy trzeba jakby konsultować, tak jak powiedziała świętej pamięci pani doktor Komorowska, mówi, no też do mnie mówi: dziecko, no masz taką budowę, że tobie się lepiej śpiewa, ty masz góry, masz dołu, ale tobie się lepiej śpiewa w średnicy. No to generalnie mezzosopran, no i ta barwa, gdzieś, słucham? Wytrzymałość tesituralna tym głosu, tak, spiszem jest. O, dokładnie, wytrzymałość tesituralna, tak. Czyli mnie się, ja oczywiście śpiewałam te wszystkie góry, było fajnie, tylko w którymś momencie się to fajnie skończyło. Dobrze, ale jakby nie chciałam tutaj gnębić tego tematu. Muzyki jest ogrom. Tak jak patrzę na moje doświadczenie, ja uczę dopiero szósty rok oficjalnie jakby tutaj na uczelni, prawda? Także nie mam takiego doświadczenia jak państwo, ale generalnie tak jak obserwuję to, co się w ogóle dzieje, to tak, połowa z wszystkich, którzy się kształcą, to są kameraliści, połowa są ludzie, którzy wychodzą już na tę większą scenę, czyli scenę operową. Ale jest ogrom muzyki i on pozwala każdemu znaleźć swoje miejsce i rozwój tego kunsztu wokalnego. I śpiewanie, tak jak powiedziałam, ma być przyjemnością i dla wykonawcy, i dla odbiorcy. I pamiętajmy, że ten wytrawny słuchacz zawsze bardzo łatwo oceni walory artysty, jak ten artysta jest przygotowany i jest przekonany, że robi właśnie to, co jest jego przeznaczeniem. Więc rolą pedagoga tak ogólnie jest pomoc w ukształtowaniu tej drogi zawodowej, tak aby przyszły śpiewak wykonywał ten swój zawód i z radością i dawał tę radość innym. Jak wspomniałam na początku, moja droga wokalna jest związana głównie ze sceną operową, a na swojej drodze spotkałam całą gamę reżyserów reprezentujących bardzo różne nurty pracy na scenie. Brałam udział w produkcjach i posągowych, które można śmiało porównać do wykonań koncertowych, gdyż ruch sceniczny wtedy był ograniczony prawie do minimum, o czym jeszcze wspomnę, o takich bardzo charakterystycznych dwóch produkcjach. A głównymi działaniami były gesty i jakieś proste poruszanie się w obrębie tej przestrzeni scenicznej. W miarę upływu lat zaobserwowałam wpływ teatru dramatycznego i filmu na koncepcję reżyserów, a także bardzo gładki przepływ tych twórców do opery, no często niestety bez świadomości, bez wiedzy muzycznej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Tak samo jak pani profesor wspomniała o tym, że w konkursach siedzą już dzisiaj nie śpiewacy, w konkursach wokalnych, nie śpiewacy, nie ludzie bardzo związani ze śpiewem, na przykład przecież to mogą być akompaniatorzy, którzy współpracują ze śpiewakami, też mogą siedzieć jako jurorzy w tych konkursach, nie. Dzisiaj siedzą ludzie przypadkowi, siedzą agenci, bo oni szukają, proszę państwa, interesu. Oni wyszukują sobie osoby, no biznes, tak, biznes. Szukają interesu. Kogo by tu ściągnąć, na kim by tu zarobić pieniądze. No i oczywiście dyrektorzy od castingu, którzy niekoniecznie muszą być muzykami, niekoniecznie muszą, chociaż wielu z nich
powiedzmy, ma wykształcenie muzyczne, ale tak jak pani profesor wspomniała, no o scenie wiedzą nic, tylko tyle, że widzą, prawda? Albo każą komuś schudnąć na przykład, bo się nie podoba. No i jeżeli chodzi o tych reżyserów, którzy przepływali do, przepłynęli już, bo już my mamy, to jest, to się dzieje dzisiaj, proszę państwa. Efekty są bardzo różne, bo od tych najbardziej udanych, kiedy naprawdę osiągają spektakularne, piękne prace, po prace mierne i naprawdę godne zapomnienia. I o tym bym chciała troszeczkę opowiedzieć. Najpierw wspomnę tylko, zanim przejdę do tej sceny operowej, krótko takich kilka refleksji ze sceny koncertowej. Musimy tę naszą młodzież przyzwyczaić do tego, przede wszystkim do tego, że ten repertuar przedstawiany na koncertach musi być śpiewany na pamięć, musi młodzież być raczej swobodna w tym przekazie, bo publiczność koncertowa bardzo łatwo nas ocenia i wtedy, jeżeli jesteśmy fajni i jesteśmy kontaktowi, czerpie podwójną przyjemność z tego uczestnictwa w takim wydarzeniu. I ten solista, młody człowiek powinien być w kontakcie, musi wyjść do publiczności. To musi być, moi drodzy, wszystko. Wiadomo, co się dzieje na lekcji śpiewu, że na lekcji śpiewu czasami wykonujemy różne figury, szukając tego prawidłowego dźwięku czy odbioru i dzieją się różne rzeczy, ale musimy przekazywać młodzieży, że musi być swoboda, tak jak już wielokrotnie było wspomniane, że śpiew jest przedłużeniem mowy, tak musi być to po prostu przekazywane. Człowiek wychodzący na scenę musi po prostu mieć świadomość tego, że nie może się zasklepić w tym, że on jest gdzieś tutaj, śpiewa czy się z czymś zmaga, tylko on musi wyjść z tym przekazem. Śpiewak oczywiście do koncertów typu recitale pieśni czy muzyka oratoryjna wychodzimy z nutami, jak najbardziej, ale śpiewak wpatrzony tylko i wyłącznie w nuty sprawia wrażenie nieprzygotowanego do koncertu. Zatem do takiego koncertu naprawdę my się musimy nauczyć prawie na pamięć, a nuty to nam służą właściwie tylko do pewnego rodzaju kontroli. Coś się wydarza, a wydarzają się rzeczy na koncertach. Pojawiają się błędy, mylą się dyrygenci, mylą się koledzy, śpiewamy duety, kwartety, tercety, mylą się, więc czasami te nuty są potrzebne do kontroli. Ale uczulam, że musimy się tego wszystkiego uczyć na pamięć. Koncerty tematyczne, które są dedykowane różnym czy rocznicom, czy towarzyszące kursom muzycznym, czy po prostu upowszechniające muzykę, jak operowe, peretkowe, inne. To takie wydarzenia na kształt troszeczkę takich statycznych przedstawień operowych. Niektóre są organizowane w wersji semi-stage, z symboliczną reżyserią. Tutaj oczywiście repertuar wykonywany z pamięci. Cały czas podkreślam tę swobodę wykonania, której też musimy się nauczyć. My musimy młodzież stymulować do tego, bo pracujemy z młodzieżą o różnym charakterze. Jedni są otwarci, radośni, wychodzą, hurra, jestem, śpiewam, a jedni są zamknięci, trzeba troszeczkę dodać takiego szpikulca i pomóc im. Jeszcze będę wspominać, ale tam widzę, Paweł chyba siedzi. Paweł siedzi. Bardzo, bardzo pomocne są zajęcia aktorskie, które są, z tego co się orientuję, chyba w każdej Akademii Muzycznej, prawda? Wszystkie mamy. Mamy zajęcia aktorskie i to są rzeczy bardzo potrzebne do tego, potem gdy młody człowiek wychodzi na scenę, na pewno bardzo dużo z tego czerpie. Mnie się zdarzyło niestety pracować z osobami nieprzygotowanymi, śpiewałam koncerty w Polsce z jednym kolegą, śpiewałam kilka koncertów, nie będę wymieniać nazwiska, notorycznie nie wiedział co, tekstu gdzieś nie umiał, ale on się zawsze spieszył i zawsze miał dużo do powiedzenia, ale z tym doszło do tego, że w czasie jednego koncertu, którego śpiewaliśmy Maki Niewiadomskiego, musiałam mu pokazywać, jak serce to serce, jak coś to musiałam pokazywać, bo on naprawdę przyszedł tak totalnie nieprzygotowany, że aż mi było, aż to było żenujące. Inna sprawa, która się wydarzyła właściwie 2 miesiące temu, ponieważ teraz śpiewałam ostatniego Verdiego w moim życiu, zakończyłam przygodę już z tym kompozytorem, wspaniałą zresztą, i mieliśmy wznowienie Falstaffa. Bo przed wakacjami zaśpiewaliśmy 9 spektakli, teraz było 8 i przyjechała właściwie nowa ekipa, bo tylko ja śpiewałam Mrs. Quickly, tylko Falstaff, Mrs. Quickly byli jakby zakontraktowani na te 17 spektakli. Przyjechała nowa ekipa, była
fantastyczna sopranistka, która śpiewała jedną z głównych ról sopranowych, Alice. Młoda dziewczyna, przepięknie śpiewała, przyjechała z Chile i chciała wam powiedzieć, no Chile, mówiła po hiszpańsku znakomicie, opera napisana po włosku. No śpiewacy, przecież my powinniśmy ten język, no Hiszpanom trochę bliżej, nie? No przecież przyjechała dziewczyna, robiła takie błędy językowe, mimo że śpiewała po prostu pięknie. Wszystko wymawiała z tymi, przez hiszpański pryzmat języka. I dyrygował wznowieniem Henryk Nanasi, to jest znakomity dyrygent, który właściwie jest wszędzie na świecie. My się znamy 9 lat, ja z nim zrobiłam, ponieważ to było w Komisze Oper w Berlinie, zrobiłam z nim wcześniej 3 czy 4 produkcje, to była nasza 5. wspólna produkcja, my się przyjaźnimy, znamy, on jest z Węgier, Polak, Węgier, dwa bratanki, więc tym bardziej ta przyjaźń jest taka fajna. On jest oazą spokoju. Na którejś próbie nie wytrzymał, po prostu podniósł głos, co ja u niego słyszałam pierwszy raz od 9 lat, że podniósł głos na śpiewaczkę i powiedział: źle wymawiasz, idź i to popraw. Więc stukam jeszcze raz tu do kolegów studentów, uczymy się, proszę Państwa, języków. Tutaj ktoś z kolegów wspomniał, Urszula, czy kto wspomniał o tym, że języków znamy, w wielu językach śpiewamy, kto wspomniał? Coś wspomniał, tak? Pan profesor Łukowski. A, Piotrek wspomniał. No właśnie, że naprawdę konsultacje językowe, przygotowanie, dobre tekstu, a szanowni Państwo, macie z kim konsultować, bo wasi profesorowie, pedagodzy znają języki. My jesteśmy z tego pokolenia, które te języki liznęło, że tak powiem, dobrze. Naprawdę nie każdy musi znać każdy język, ale na każdej uczelni, w każdej uczelni znajdzie się na pewno przynajmniej jedna osoba, która te języki, których śpiewacie, zna. A może fonetyka języków obcych wszędzie jest. I jest fonetyka języków. Trzeba się potrudzić. Oczywiście, trzeba się troszeczkę poszukać. Ale ja już jest skarłowa ciała, niestety. No tak, trochę, tak, ale teraz jest fonetyka języka rosyjskiego. Proszę sobie przypomnieć nasze czasy. No myśmy mieli szkołę fonetyki. No słuchajcie, ale myśmy w ogóle nie mieli fonetyk, tak? Jeśli ktoś chciał się nauczyć. Nie mieliśmy. Dobrze śpiewać, nie wiem, po niemiecku, to się musiał nauczyć, no sam. Tak? Zgadza się, szukał sobie konsultacji, no jakieś, tak. Myśmy mieli obowiązkowy chyba włoski w szkole, prawda? Nie, miałaś fonetykę, musiałaś nie. Znać jakieś Nie miałam. Francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Nie, rosyjski znałam, bo się uczyłam od podstawówki, bo to jest to pokolenie. Przepraszam, jestem starszy. Niemiecki się rok. Zależność jeszcze jest taka, co pani, na co pani tu zwróciła uwagę, że na przykład ja miałam fonetykę języka francuskiego. Na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, po czym jak przeszedłem z Połowia czy Perę, to dyrygent, który z nami pracował, wszystko odkręcał, ponieważ w języku mówionym zakręcaliśmy końcówki, w języku śpiewanym nie zakręcaliśmy. Okazało się, że miałem trudności. Więc dobrze było, pani profesor zwróciła uwagę, że pedagog, który posługuje się tym językiem w mowie i śpiewie, także miał zajęcia z tego języka. One nie muszą być na takim poziomie, prawda, uniwersyteckim i w biegłości, ale jednak oczywiście ma dyspozycję do partii, do tego, co jest przedmiotowo, czyli do libretta. Ale oczywiście śpiewamy i znamy. Tak. Ja podam przykład, jak przygotowaliśmy operę Kopciuszek Cendrillon Masneta w Komisze Oper w Berlinie. Przyszła pani, bo do każdej opery, jak jest obcy język, to przychodzi coach. Przychodzi, jest zatrudniany native speaker przeważnie, który tam mieszka na miejscu. Przyszła pani francuska, ona też dobrze mówiła po włosku i ona stwierdziła, że ona była śpiewaczką, czy jest śpiewaczką. I zaczęła takie rzeczy w tym kopciuszku, u tego masneta wymagać od nas. Ja jej powiedziałam, tego się nie da zaśpiewać, a ponieważ miałam do czynienia jeszcze z innym coachem, ponieważ tego samego kopciuszka robiłam jeszcze w innych miejscach, a tamta francuska i ta francuska, one chyba były z różnych dystryktów Paryża, dlatego że każda miała inną wersję, jak zaśpiewać to. To jest akurat tutaj z językiem francuskim. I tu rzeczywiście to co wspomniałeś, to musi być pedagog, który śpiewa rolę, tak jak ja w tym momencie pracowałam z moją studentką, czy jedną, czy tutaj Kamila siedzi, czy z Gabrysią robiłam konkretnie z Kopciuszka arię księcia, to ja mówię, wiem jak to się śpiewa, bo ja siedziałam w tym na scenie i śpiewam inną rolę, ale wiem jak to jest śpiewane. Jeśli mogę pozwolić tego na dygresję małą, bo miałam takie właśnie doświadczenie, półtora miesiąca temu przyjął do mnie jeden śpiewak Amerykanin, pani potwierdza, bo słyszała tego pana.
Charles Timbore z Chicago z Opery Lirycznej, który akurat właśnie przygotowywał partię króla, nie Rogera, pasterza. Po pierwszej lekcji ja w zasadzie nie wiedziałem, co zrobić, dlatego że tak naprawdę poza dyspozycją głosu, to z tego języka polskiego nic tam nie było. To wszystko było tak spółgłoskowo spłaszczone, że on nawet nie radził sobie, tam frazy żadnej nie była, już nie mówiąc o tej frazie, która jest ponadprzestrzenna, prawda, u Szymanowskiego, prawda? Tak. Więc okazało się, że problem polega na odpowiednim ułożeniu fontatywnym języka polskiego, który i w zasadzie myśmy nie robili wokalnie, tylko tekstowo. I dopiero potem pootwierały się te przestrzenie. A to Amerykanin, tak? Amerykanin. A to dziwne, bo oni mają taką wyjątkową zdolność do języków i oni tak pięknie... Ale pracował z takim speakerem, ławie na dwiem, i to wszystko poszło w innym kierunku. Tak. Ten native speaker pewnie siedział za długo w Ameryce. Chodzi o to, że mowa jest jedna, a śpiew jest drugi. No tak, oczywiście. I to, co ktoś potrafi rozmawiać w języku, to nie oznacza, że on nie potrafi nauczyć zaśpiewa. Tego, który tak, śpiewa. Tak. Bo on mówi jedno, a śpiewanie jest super. Dlatego musi być śpiewak konsultantem języka. Musi być ktoś, kto nawet jeśli w tym momencie nie śpiewa, no to trochę śpiewał. Dobrze, słuchajcie. I teraz wchodzę na scenę operową. Teatr to wiemy. Słowo, gest, ruch. W teatrze muzycznym, w operetce, operze, musicalu dochodzi ten element właśnie, który ubogaca świat sztuki, muzykę. Śpiew to przedłużenie mowy, to żeśmy o tym powiedzieli, musi być swobodny jak mowa. Praca na scenie zmieniała się na przestrzeni wieków. To teraz trochę poględzę. Niegdyś stawiano przede wszystkim na słowne przekazywanie treści. I sięgając do archiwów nagrań spektakli operowych, zauważamy dużą statyczność na scenie. Soliści eksponują się w tych scenach, w których śpiewają, a w większości przypadków ta reżyseria to pompatyczne gesty i taki dość skromny ruch sceniczny, bym powiedziała w prawo, w lewo, w przód, w tył, prawda? Akcja sceniczna, imponujące, przepiękne scenografie, stawiono na scenografię, na po prostu przepiękne kostiumy, często stylizowane na epokę, której dotyczy libretto dzieła. No, jest to niewątpliwa uroda tych spektakli, wiemy. No mówię to w czasie teraźniejszym, bo my te spektakle możemy cały czas na nośnikach różnych DVD obejrzeć, bo one, większość została tam zarejestrowana. Ja wielokrotnie brałam udział w takich właśnie przedstawieniach, gdzie gest i głos były głównymi środkami interpretacji postaci, więc takie klasyki. Na przykład Nabucco śpiewałam Fenenę, bardzo statyczna postać. Don Carlo, Eboli, brałam udział, chyba byłam i w Kopenhadze, i w Dreźnie, i w Lipsku, i w Bratysławie, i w Pradze, w Warszawie na samym końcu 10 lat temu. Generalnie było to, no może w Warszawie było troszeczkę uruchomione, generalnie było to pompatyczne i tylko gesty. Amneris Wajdzie. Koleżanka mówiła tutaj, że wymagane jest wielkie aktorstwo. Nie widziałam Aidy na razie wystawiona, a śpiewam też w kilku miejscach. Nie widziałam wystawionej jakoś tak specjalnie ruchowo i specjalnie. Najwięcej jednak tutaj trzeba było Verdiego głosem przekazać. Czy Ulryka w balu maskowym. Też w miarę statyczne inscenizacje. Don Carlos w Dreźnie, który śpiewałam w 2003 roku, przyjechałam w ostatniej chwili, nagłe zastępstwo było, poproszono mnie. Przyjechałam i śpiewał tam ze mną, czy ja śpiewam z Andrzejem Dobberem. On śpiewał pozę, ja przyjechałam na Eboli i sytuacja była taka. Wznowienie bardzo szybkie, żeśmy zrobili próby raz, dwa, trzy. I przychodzi jedna z koleżanek tam z Semper Oper, nie, też była gościnna i pyta się, ponieważ Andrzej Dobber brał udział w premierze, która była chyba dwa sezony wcześniej. W Niemczech jest tak, że jest 6 tygodni prób. A myśmy siedzieli na tej scenie i właśnie tak, ja wyszłam do przodu, tak jak mówię, do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, do kolegi, tercet stoimy, śpiewamy. I koleżanka się pyta, co wyście robili przez te 6 tygodni, 2 lata temu? Czy wyście ustawiali to dokładnie, co my tutaj mamy? No tak, ustawialiśmy dokładnie to, co tutaj mamy, więc to jeszcze było, ale zaznaczam, że uwaga, mówię o Niemczech, bo zaraz do tych Niemiec wrócę. I jeszcze jeden przykład takiego statycznego śpiewania. W 2013 roku brałam udział w produkcji Parsifala w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Śpiewałam Kundry i zaproszono Kirsten Delholm. Duńska artystka, można ją nazwać, dzisiaj takie popularne słowo jest performerka. No jej prezentacje opierają się właśnie na połączeniu w teatrze scenografii z tą sztuką performance. Ona tworzy właściwie takie sytuacje artystyczne i teraz proszę Państwa,
znalazłam opis jej sztuki na stronie Agencji Informacyjnej Kultura. Więc to, co ona tworzy, to jest tak. Sytuacje artystyczne, których przedmiotem i podmiotem jest obecność artysty w określonym kontekście przestrzeni, czasu i własnych ograniczeń. Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą i materią sztuki. Bełkot. Bełkot. Czyli to co ona robi, to jest tak. Po raz pierwszy w życiu, jak ją zaproszono na Parsifala, miała do czynienia z operą jako formą muzyczną i szczerze przyznała, że nigdy w życiu w operze nawet nie była. Więc prawdopodobnie nawet nie wiedziała, z czym się to je, jak to się ogląda. No i zaowocowało to wtłoczeniem tego libretta Parsifala, które jest ciekawe, w ciąg żywych obrazów. Ona się specjalizowała w tych żywych obrazach, które same jak się patrzyło, to naprawdę bardzo piękne rzeczy, ponieważ świętej pamięci Gabriel Chmura był w Rydze w jakimś innym celu i nagle zobaczył, że coś się dzieje, jakaś jest wystawa. Poszedł, obejrzał tę wystawę z panią doktor Renatą Borowską, dyrektor Renatą Borowską. Weszli na tę wystawę, zobaczyli fantastyczne wystawa, żywe obrazy, piękne rzeczy, no bez ludzi, ale jakiś tam kolor i tak dalej. I wziął nazwisko pani, zaprosił panią do wyreżyserowania Parsifala. Więc tak, akcji scenicznej nie było w ogóle. Myśmy się tylko zmieniali, że tak powiem, zmieniały się barwy, zmieniały się światła. No a Kundry to jest postać, która kipi seksem. I po prostu w drugim akcie ona kusi, tam się dzieją, mogą się dziać fantastyczne sprawy, może być fantastyczna reżyseria. A ta pani postawiła mnie właściwie na miejscu, dała mi taką długą gumę, ja tę gumę musiałam zgniatać i tak stać po prostu i nic nie miałam stać. I właściwie przygotowałam tę rolę, bo miałam to super świetnie przygotowane i ona mi mówi, nie, ty nie możesz nic zrobić. Ja mówię, ale ja go kuszę. Ja do ciebie myślałam, że ja go kocham, że ja to chcę. I on też stoi gdzieś tam obok i on nie mógł reagować na to moje kuszenie. Więc myśmy tak sobie stali osobno. I było 6 spektakli. I pani przyjeżdżała, pani reżyser przyjeżdżała na każde przedstawienie i powiedziała, nie wytrzymała. Przed ostatnim przedstawieniem przyszła do mnie do garderoby i mówi tak, Agnes, jesteś znakomitą śpiewaczką, ale jesteś fatalną aktorką, ponieważ nie potrafisz stać nieruchomo na lustrze. No, droga młodzieży, myślę, że was to już nie spotka, ponieważ teraz chcę przejść do tego, co się dzieje w tym momencie. Prawie do końca wieku XX teatr operowy był właściwie zdominowany tym popisem wokalnym i kultem wielkich śpiewaków, wielkich w sensie i głosu wielkich, w sensie także budowy, formy, tak. Od których specjalnych talentów aktorskich nie wymagano. Pewnym światłem na horyzoncie, to wszyscy wiemy, było pojawienie się Marii Callas, która na przełomie lat 50. 60. XX wieku wniosła do opery ten ożywczy ferment, wyeksponowała i to pogłębiła grę aktorską, prawdziwość emocjonalną, dała ten impuls do gdzieś do tego ruchu, do teatru. I pokazała, że osobowość artysty może być aktywna w budowaniu ekspresji spektaklu operowego. Ale dopiero pod koniec stulecia, moi drodzy, ruszyła cała lawina zmian, o której też wspomniała pani profesor tutaj Ulla Krüger, w których reżyserzy zaczęli odchodzić od klasycznego podejścia do spektaklu operowego. Eksperymenty właśnie zaczęły się w kręgu berlińskim. Reżyserzy zaczęli swobodnie interpretować libretta, wydobywając z nich inne, uniwersalne często przesłania i to dokonywała się powoli ta reforma opery. A jej efektem było nie tylko nowe spojrzenie na historie opowiadane w przedstawieniach, ale na dynamikę sceny. Monumentalni, tak jak mówię, ci statyczni śpiewacy zaczęli odchodzić w cień, już nie byli lubiani, a twórcy poszukiwali sprawnych ruchowo, wysportowanych artystów, którzy mogli sprostać nawet dziwnym wymaganiom i od tego momentu zaczęto mówić o Open Regie Theater, czyli reżyserski teatr operowy. Tak, i opera. Ta młodzież bez głosu. To znaczy, często, tak, dojdę do tego, to jest może nie do końca, ponieważ oni naprawdę bardzo chcą i robią bardzo dużo rzeczy i śpiewają, ale dominuje w tym momencie, jak to nazwę jednym słowem, wygłup. Dominuje ten wygłup. Opera zaczęła być miejscem dyskusji z rzeczywistością społeczną, polityczną, religijną. Ci reżyserzy coraz śmielej eksponują swoje prywatne opinie na ten otaczający świat. Wiemy, że dzieją się naprawdę różne rzeczy, jeśli chodzi o tę reżyserię. I to jest to,
generalnie to było w krajach niemieckojęzycznych, najsilniej w Niemczech, ale ja się tym także spotkałam w Czechach i na Słowacji. Z tym, że miałam to szczęście, że nie brałam udziału w tych, ja to nazwę, głupich spektaklach i w Czechach, i na Słowacji. Nie trafiło to na mnie, szczęśliwie, ale widziałam takie spektakle. Oni chyba troszeczkę już się wycofali, się uspokoili, ale niestety no, w Niemczech to trwa. Ja zetknęłam się po raz pierwszy, gdy zadebiutowałam w Komisji Oper w Berlinie, z którą współpracuję już 13 sezon. Właściwie kończę tę współpracę, ponieważ Komisja Oper idzie do remontu, się przeprowadza do jakiejś tam, nazwałam to Tanzbudy, przepraszam, źle, ale to jest teatr, który jakby troszeczkę uwłacza warunkom operowym. I właściwie już wszystko, co miałam zaśpiewać, to już zaśpiewałam u nich i zrobiłam. Sezon 2010-11 to był taki też przełomowy dla teatru, dla Komisji Rok, dlatego że oni byli naprawdę w tak zwanej czarnej dziurze, bo mieli brzydkie produkcje, wszystko było po niemiecku, działy się niefajne rzeczy. I pojawił się reżyser, który zmienił oblicze tej sceny, to był Berejkowski, który w tym momencie jest topowym w ogóle, bym powiedziała, gwiazdorem reżyserskim. Wszędzie niektórzy z was, czy państwo, czy koledzy studenci pewnie widzieli czarodziejski flet Koskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie. To i tak był fajny spektakl, to w stosunku do tego, co się dzieje naprawdę na scenie. Więc on naprawdę, zrobił dobrą rzecz dla Komisji Oper, dlatego że on ją odnowił, odświeżył i ruszył gdzieś to, że wreszcie tam zaczęła siedzieć publiczność na widowni, bo jak ja już widziałam takie momenty, że na 1200 osób siedziało tylko 300 i ludzie po prostu ziewali, się nic nie działo. Jak Szetkowski odnowił ten teatr, ale ten reżiteatr w tym momencie jest przesycony, przesycony ruchem, stawia się na sprawność taką fizyczną, minimalizuje się dekoracje, chociaż też nie zawsze, bo w ostatnim Falstaffie, którą żeśmy śpiewali właśnie Koskiego, pełen ruchu był ten Falstaff, ta scenografia jest imponująca, ale jakby idzie coś, poszło to wszystko w drugą stronę. Pierwszą moją rolą, którą tam zaśpiewałam, była Jerzy Baba, czyli Czarownica w Rusałce Dworzaka, a ja miałam już doświadczenie z oper, z teatrów czeskich, bo śpiewałam i w Pradze, i w Ostrawie, więc oczywiście bajka, wszystko pięknie, fajnie się śpiewa, wśpiewana rola, no bo ileż razy można to śpiewać, śpiewałam, pomyślałam sobie właściwie, ponieważ on to robi po niemiecku, to ja się tylko przeuczę tekstu, prawda, no to się przeuczyłam, no i potem to się zaczęła jazda bez trzymanki. Ja tu właściwie mam jedno szczęście, że ja na rowerze bardzo dużo jeżdżę i trochę byłam sprawna, jeszcze te powiedzmy 12 lat temu byłam sprawniejsza niż teraz. No to dużo mi to pomogło, ale powiem Państwu, że 3 kilo po próbach to tak lekko mi poszło, ponieważ to było bieganie z 9-kilowym kotem, to było bieganie z tasakiem, walenie tasakiem w stół chirurgiczny, trzeba było bardzo precyzyjnie, równo z muzyką w ten stół chirurgiczny uderzać, żeby trafić, żeby nie trafić koleżanki, więc to wszystko, całe ciało, ja mówię, dobrze Bogu dziękuję, że rola była wśpiewana, bo gdybym, nie daj Boże, była na etapie douczania się roli i praca z Koskim, to obawiam się, że to by tak fajnie nie wyglądało. Także były tam w Rusałce, są takie trzy leśne nimfy, które muszą perfekcyjnie śpiewać w tercecie. Oczywiście wszystkie teatry się zawsze starają, żeby te głosy były tak pięknie dobrane barwą, żeby one brzmiały właściwie w takim pięknym, harmonijnym akordzie, ale te dziewczyny zostały, reżyseria była taka, że one były właściwie taka ławica rybek uciekająca przed rekinem. One się tam walały po tej scenie, turlały, biegały, przeskakiwały. Ja wam powiem, efekt, przedstawienie powstało rewelacyjne, bo akurat Koski gdzieś tam ten zmysł ma, a on ma polskie korzenie, więc może trochę mu normalności zostało jeszcze. Ale ten zmysł taki całościowo to poszło, ale to ten, wyszedł już ten reżiteatr, w którym właściwie szuka się dobrych śpiewaków, ale tak jak powiedziałam, szuka się śpiewaków sprawnych, którzy mają głos, ale muszą mieć jeszcze pewne zdolności i dobrze jest, jak te zdolności są, jak się śpiewacy pochwalą, więc młodzi ludzie, jak macie jeszcze jakieś inne zdolności oprócz tego, że śpiewacie, to jest bardzo mile widziane w teatrach, bo reżyserzy to bardzo lubią, oni tutaj... No to zależy. Proszę? To zależy. Zależy, jakie zdolności.
I chciałam powiedzieć, że reżiteater to, ja mówię tutaj w przypadku, akurat ponieważ z Tymkowskim 12 lat współpracowałam i śpiewałam w jego kilku produkcjach, wszędzie było dużo ruchu i właściwie, znaczy mnie to dobrze zrobiło, bo no bo ruszać się trzeba na scenie, nie tylko stać, ale nurt tej reformy reżiteater to także spektakle obrzydliwe. I my to jesteśmy przyzwyczajeni, że na przykład mamy transmisję z Metropolitan Opera, idziemy to na przykład do kina, albo gdzieś mamy tu oficjalnie, idziemy, oglądamy transmisję, piękny spektakl, jesteśmy zachwyceni, nawet coś się dzieje reżysersko, no bo już dzisiaj reżyserzy też tak pracują, że coś się dzieje. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że właściwie, znaczy musimy sobie uświadomić to, że jest ten świat równoległy tego teatru, który jednak dominuje, tego nie pokażą nam w kinach, tych takich produkcji nie. Ja brałam udział, właściwie raz się zetknęłam, obrzydliwa produkcja Rosałki, śpiewałam w Covent Garden w 2012 roku, przeniesiona z festiwalu w Salzburgu, eksperymentalnie, wspomniany Peter Mario Catona, eksperymentalnie ściągnął Rosałkę z Salzburga. To był team reżyserski Josi Willer i Sergio Morabi, to dwóch panów, którzy zrobili, ja nawet nie jestem w stanie Państwu opisać. Oprócz obrzydliwych kostiumów, reżysersko powiedzmy ruchowo się niewiele działo, ale były po prostu brzydkie. Były te trzy leśne nimfy, to były dziewczyny ze studia operowego Jet Parker Studio przy Covent Garden. Te dziewczyny wychodziły do swoich scen w koronkowych, w bieliźnie koronkowej, możliwie najbardziej przezroczystej jak można. I muszę powiedzieć, że one się, ja z nimi mam kontakt do dzisiaj, trochę dzięki też Facebookowi, ale z niektórymi się spotykałam tam gdzieś, gdzieśmy się spotkały też w innych teatrach. One były tak zawstydzone, że nam było tak strasznie przykro i one mówią, że mimo, że oczywiście one były gdzieś dalej, prawda, że ta jest odległość sceny, jest ta fosa orkiestry, ale one po prostu wychodziły, się wstydziły, że one musiały być na scenie, a jeszcze musiały pięknie śpiewać, więc oczywiście spektakl Jerzy Baba się pojawiała w jakimś takim kostiumie, miałam tutaj takie wałki nakładane, że ona niby jest tłusta i ma takie wałki tłuste. I miałam nogę zawiązaną bandażem, i że niby kuleje, więc proszę Państwa, po jednym ze spektakli wyszedł, tam po drugiej stronie się wychodzi, to czasami podchodzą ludzie, żeby zebrać autografy. I podszedł do mnie taki Japończyk, pyta się, czy już pani noga lepiej, bo już się pani rozwiązała. A ja mówię, ja widzę, to był tylko bandaż na scenę, nie? Także, no, eksperyment się nie powiódł, ponieważ w Covent Garden tam są lordowie, którzy sponsorują przedstawienia w większości i jak myśmy mieli po premierze spotkanie tam w jednej sali właśnie z tymi sponsorami, więc podeszli do nas, tam kilku panów podeszło, powiedzieli, że są zszokowani, bo poziom muzyczny to w ogóle był fantastyczny, zresztą dyrygował w tym obecny szef muzyczny Metu, Janik Nyzysygę, który wtedy też debiutował w Covent Garden. I mówią, że to poziom fantastyczny, ale że spektakl jest tak obrzydliwy, że mimo zaplanowania tego spektaklu na rok 2015, na wznowienie tego spektaklu już nie wznowiono, podziękowano panom i panowie już więcej powiedzmy nie wrócili. Tutaj mogę w kontekście tylko powiedzieć, że oczywiście jak się trafia, ponieważ generalnie jak idziemy do nowej produkcji, do młodych ludzi mówię, idziemy do nowej produkcji, nie zawsze wiemy, z czym to się je. Jak trafiamy na produkcję, która jest wznawiana, no to w tym momencie wiemy, że Ola Kurzak i Roberto Alania zrezygnowali z Toski w Barcelonie. A poprzednia sytuacja była, nomen omen, poprzednia żona Roberta Alani, a Angela Georgiou zrezygnowała z Traviaty. Reżyserem obydwu spektakli na przestrzeni lat był Calixto Bieito. To jest hiszpański reżyser, bardzo kontrowersyjny, który robi naprawdę obrzydliwe spektakle, obrzydliwe. Golizną świeci, jakieś akty seksualne i inne rzeczy się dzieją. Chociaż spotkałam się ze stwierdzeniem, że ja widziałam jeden jego spektakl w Komisze Oper, on zrobił Gianni Schicchi, więc tylko jedne gołe pośladki raz się pokazały w oknie. Nie mogę się zgodzić, ponieważ ja w Komisze Oper widziałam jego uprowadzenie z Seraju. Tak. I oczywiście śpiewacy występowali nago. Tak. Niektórzy i były straszne rzeczy, ale tak. To był jeden z lepszych spektakli, jakie ja widziałam, ponieważ wszystko było tak konsekwentne i tak. Z
zgadzało się z muzyką. Jeżeli chodzi o Byłam zszokowana, ale również byłam zszokowana tym, że oni zdecydowali się na coś takiego, ponieważ dla nas jednak śpiewanie na to nie jest sytuacją normalną. No nie dlatego, jest. Dlatego, że nawet nie robimy, prawda? No przecież. Nie śpiewamy na to. No przecież. Więc myślę, że to jest, wymaga specjalnych jakichś przygotowania, to znaczy ustawienia psychicznego, ale to był naprawdę doskonały spektakl i świetnie śpiewany. Świetnie gramy, po prostu fantastycznie, naprawdę, więc właściwie mam żółty rekwizyty. Jeden z reżyserów kiedyś mi powiedział, że nie patrz na siebie, na siebie publiczność patrz. Patrz tak. A nieważne, czy ty jesteś goły, czy ubrany, twoja sprawa by ci zaśpiewać. Publiczność się patrzy, a ty na siebie nie patrz. A tam były takie pokoje na godzinę, oczywiście, przeźroczyste. No i zaczynało się wszystko tak, że Osmin wchodził, rozbierał się, brał prysznic, wychodził z tego, spod tego przeszklonego prysznica i śpiewał. Ja chyba nawet wiem, kto śpiewał. Więc po prostu, bo widziałam zdjęcia. W całości. Tak, kolega. Brutalne bardzo sceny. Dobrze, że to o tym się mówi, bo po prostu są nie wiecie, co was czeka. Są rekwizyty, które zostawiają tak kwadralnie, tam było obcinanie piersi, jakieś, na przykład Konstancja przez nie arie swoje z tymi koloraturami śpiewała z ręką kolegi w majtkach, przepraszam bardzo, no. Co było jakby uzasadnione, tak? No tak. I dlatego ja mam takie uczucia bardzo ambiwalentne, bo z jednej strony naprawdę trudne jest to, ale z drugiej strony byłam tym spektaklem zachwycona, więc nieraz mu się też udaje. No. Nieraz mu się udaje, zgadzam się, ale jeszcze na przykład taka sytuacja, jaką przeszła jego Carmen, którą zrobił w Amsterdamie lat temu wiele, była szokująca zresztą Amsterdam, czy Teatr La Monnaie w Brukseli są znane z tego, że robią eksperymenty z taką właśnie reżyserią, powiedzmy wariacką, prawda? To zrobił Carmen dość ostrą, a Carmen przeszła przemiany, ponieważ ja po kilku latach widziałam ją w English National Opera w 15 roku. To już, powiedzmy, się nie działy rzeczy jakieś straszne. I ta sama Carmen pojechała do Teatro Massimo Palermo, przed pandemią była. Włosi to są w ogóle, oni sobie klasycznie wszystko robią z nimi. To. I tak, i ta Carmen, ja mam cały czas kontakt, bo tam się przyjaźnię z pianistą głównym z teatru, on mi napisał, rewelacja, Bieto zrobił przepiękny spektakl, więc on odarł tę Carmen z tych wszystkich elementów, które się pierwotnie pokazały w Amsterdamie. Jakby powiedzmy, że to się uspokoiło. Chciałam powiedzieć, że tak jak powiedziałam, że jakieś dodatkowe pasje czy zdolności są bardzo cenne dzisiaj. No popatrzmy na naszego Kubę Orlińskiego, który robi te swoje braindance'owe sprawy i on to rzeczywiście wszędzie eksponuje. Ja byłam z nim niedawno w kontakcie, ponieważ musiał mi autoryzować swoje zdjęcie właśnie w jakiejś takiej pozycji stał do artykułu, który napisałam właśnie na ten temat, więc on tam był, mi to autoryzował. Pozdrawiam San Francisco, bo wiem, że teraz tam siedzi i on cały czas, widziałam jego nowe zdjęcie, on cały czas siedzi. Nie wszystkie produkcje, w których śpiewa, wykorzystują to, ponieważ jak wchodzi do produkcji, jak spotkaliśmy się w Glyndebourne w 19 roku, wchodził do produkcji Rinalda z zaskoczenia, to mówi, nic nie mogę zrobić, bo jest ustawione klasycznie, więc nie mogę tutaj robić tych moich rzeczy, ale jak wiedzą, że mają Orlińskiego i idzie nowa produkcja, to Orliński natychmiast staje nawet na głowie, no i śpiewa, no jeszcze mu to powiedzmy jakoś idzie, nie? Nie wiem, czy jest to okej, ale może, no. Poza tym tak, na przykład koledzy śpiewacy chodzą na siłownię, koleżanki jak z Olą Kurzak byłyśmy razem w Toronto 15 roku, w 12 roku razem, ona śpiewała Wesele Figara, a ja śpiewałam w Rusałce, to Ola codziennie chodziła na siłownię, właśnie po to, żeby jak wpadła w tym Weselu Figara, żeby to była klasyczna, że tak powiem, scena, ale było bardzo dużo ruchu, więc chodzą na siłownię, żeby utrzymać formę fizyczną, bo nigdy nie wiadomo, na jakiego reżysera się trafi, jakie są wyzwania, będą wyzwania na scenie. I chciałam powiedzieć, a propos właśnie jeszcze tych zdolności, że Kopciuszek Masneta, bo śpiewałam w kilku teatrach, kilka produkcji, ponad 40 spektakli, ale przepiękny Kopciuszek był, przepiękny. W
komisze oper zrobił Damiano Micheletto, to jest nowa taka wschodząca gwiazda reżyserska, ale on robi fajne rzeczy, bo to jest Włoch, więc on na swoją inaczej na to wszystko patrzy. Ale zupełnie się przypadkowo złożyło, że jego koncepcja Kopciuszka była taka, że Kopciuszek to jest baletnica, która złamała nogę. I tu nie chodziło wcale o chodzenie w ortezie na scenie, w prawdziwej. Dziewczyna musiała tańczyć, albo przynajmniej próbować tańczyć. I proszę Państwa, zdarzyło się po prostu pewnego rodzaju cud, ponieważ dostał śpiewaczkę, która była po szkole baletowej. Nie dość, że pięknie śpiewa, ona cały czas pięknie śpiewa. Ona kończyła szkołę baletową chyba podstawową, kilka lat, miała. W każdym razie wykonała gigantyczną pracę. I ten spektakl, ja ten spektakl mam, jak ktoś by chciał obejrzeć, to ja udostępnię pliki MP4, bo jest naprawdę piękny. Ja tam śpiewałam macochę. Statyczna raczej, byłam duża taka, wielka w takim czymś takim. Byłam madam od nauki tańca i ona naprawdę autentycznie tańczyła na puentach i śpiewała naprawdę pięknie, więc reżyser wykorzystał to i to się akurat fajnie zeszło, że ona tam po prostu cudnie zatańczyła. Miała poza tym, no, stroje były piękne, klasyczne i to jest takie właśnie coś, co reżyserzy lubią. Lubią, jak mamy jakieś takie fajne, że tak powiem, zdolności i jak je sprzedamy, no to jest dobrze. No ale tak jak mówię, to jest też, to nie jest ten opern regiteater, to jest jakby element tego, co się dzisiaj w ogóle dzieje na scenie, że odchodzimy od tej statyczności, od tej monumentalności śpiewaków. Ja cały czas wspominam Deborah Gold, jak ona pięknie śpiewała i potem jak ją usłyszałam po tej, powiedzmy, nazwijmy to przemianie, prawda, to już nie było fajne. To już było takie, tak się żal zrobiło troszeczkę, no, że została zniszczona. To wszystko zgadza się, bo teraz takie czasy są, ale to wszystko się zmieni. Mm-hmm. My wrócimy do tej statyczności. Ja mam nadzieję. To znaczy tak, chciałam... Powiem o naszym życiu, ale dla młodych to ta ucieka jest, że może wrócimy do tego. Znaczy ja bym nie chciała wrócić może nawet do statyczności, tylko chciałabym wrócić do tego, żeby muzyka w teatrze operowym wyszła na pierwszy plan. O tym właśnie chciałam powiedzieć. Żeby wreszcie zaczęto pracować nad muzyką w operze. Żeby nie widzieli piękno telewizji, a piękno tak. Dlatego, że to można wszystko połączyć, tak? To można zrobić, tylko no, przekleństwem naszym są ci reżyserzy, którzy nie znają nut. Oni się wdarli. Nawet nie interesują się oczy, utwory, nawet tego nie ukrywają wywiadach. I robią. W związku z tym nie potrafią usłyszeć, że kompozytorzy pisali, wszystko jest w partyturze. Właściwie i akcja sceniczna, i różnego rodzaju gesty, tak? Już nie wspomnę o tej przysłowowej tosce, tak. że są napisane plum i plum tam gdzieś stawia się liftarze, tak? No, po prostu nie słyszą tego. Nie słyszą tego, wobec tego jak śpiewak ma to usłyszeć, skoro ma tak wiele zadań, że nawet nie zwraca uwagi. No właśnie. Co jest w tej warstwie muzycznej, nie zdąży na to zwrócić. A z kolei dyrygenci są tak zdominowani, że nawet nie pisną. Nie pisną, nie powiedzą. Nie pisną, tak. Dlatego że obawiają się, że zostaną zmienieni. Tak, tak dlatego wszyscy. Że jest, wszystko jest na pstryknięcie dzisiaj. Śpiewacy są na pstryknięcie, wszyscy są na pstryknięcie. I na przykład podejmowanie decyzji obsadowych, też żeśmy o tym było mówione, prawda? Working session się robi. I przychodzi jeden pan z drugim i mówi, aha, to ten jest fajny, to teraz trzeba się wykazać tak, elastycznością w myśleniu, kontaktowością, sprawnością fizyczną trzeba się wykazać bardzo. I jeszcze ten fizyczny wygląd, na który bardzo, oni bardzo, naprawdę najważniejsze. Na swojej postaci wymyślili. Tak, więc ja Państwu powiem, że z mojego doświadczenia, z moich ról, co śpiewałam, gdzie nadawałam się, bo ja mam prawie 1,80 m wzrostu. Diakonisa w Król Rowerze, okej. Okay. Kabanicha w Katy Gabanowej, okej. Okay. Kostelniczka, okej. Okay. Madame w Wienufie, Madame de la Altiere w Kopciuszku Masneta, okej. Okay. Zia Principessa, siostra Angelika, okej. Okay. Inne rzeczy. No i jeszcze teraz mam dwie, to też są okej, okay, bo jest Fata Morgana w Miłości do Trzech Pomarańczy, to jest okej. Okay. Czy tam jest, to będziemy z Saszą razem w Madrycie, czy jest Stara Hrabina, to jest okej. Okay. Wiek jest okej, okay. Hrabina też jest okej. Okay. I właściwie mogę wyglądać, ale patrzą, przebierają i no to jest niedobre, bo wiadomo, że oczywiście dzisiaj młodzież jest szczupła i fajna, to jest wszystko super, ale nie wszyscy są
bardzo szczupli, czasami są ci więksi i ci więksi czasami... We Włoszech nie ma takiego problemu, bo ja byłam świadkiem, jak śpiewała przesłuchanie, o, lat temu bardzo wiele, jeszcze dopiero zaczynałam. Dziewczyna Włoszka śpiewała na Lady Macbeth i była naprawdę potężna, ale tak pięknie śpiewała, oni z pocałowaniem ją biorą po prostu, bo ona śpiewała. A już jakby poszła do tego niemieckiego reżiteatr, gdzie oni mają tych teatrów chyba najwięcej i oni naprawdę u nas ludzie do tych Niemiec lgną, no bo tam, nie ukrywamy, kasa jest. Każda wiocha ma swój teatr. Jest kasa, jest repertuar i po prostu ludzie tam lgną i tam po prostu oni muszą, nie wiem, stawać na głowie. Także... Ale zauważyliście, przepraszam, że tak wtrącam. Dobrze. Zauważyliście, że w tym roku w konkursie moniuszkowskim laureatami byli płuchni ludzie. I przepraszam, nieusłyszałam, jacy? Że w tym roku w konkursie moniuszkowskim laureatami zostali płuchni. No. To może, no tak, no może ktoś zaczynamy... Więc może idzie nowe. Może się coś zmienia. No, ja tu chciałam powiedzieć jeszcze na zakończenie, że te zajęcia aktorskie, o których wspomniałam, że są znakomitym, że tak powiem, elementem kształcenia, że na tych zajęciach naprawdę możemy się otworzyć, bo nie każdy ma te swoje takie zdolności, że od razu wyjdzie i w ogóle jest wielkim aktorem. Otwieramy się na zajęciach. Moje doświadczenie ze studiów, moje zajęcia aktorskie były z bardzo miłym panem, ale właściwie ja też miałam tylko pokazać, że umiem płakać, czy umiem się śmiać. Śmiech mi lepiej wychodził niż płacz. I wszystkiego nauczyłam się na scenie, właściwie u Koskiego. Koski mnie nauczył wielu rzeczy, bo ja w tym momencie chciałam być zawsze aktorką, śpiewaczką dramatyczną, a się okazało, że mam wiskomika. I to wiskomika mi zostało, także właściwie jestem z tego zadowolona, ale właściwie, bo życzmy sobie wszyscy, jak tu jesteśmy, i pedagodzy, i studenci nasi, żeby ci twórcy zachowali te proporcje i żeby tak jak mówisz, Ulu, żeby to wróciło do muzyki, do teatru, nie do statyczności. Żeby był ten teatr, który zaczął się rodzić fajny, żeby był teatr i wyjdźmy, żeby był teatr w muzyce. Teatr w muzyce. Wydaje mi się, że tylko wtedy jesteśmy wiarygodni na scenie, tak. Jeśli nasza gra aktorska wychodzi od śpiewu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, a nie że jest tak. Rzeczą oderwaną od śpiewu. Tak, bo każą nam stawać, tak jak kiedyś wspominał Krzysiek Borysiewicz, że kolega ze studiów bas, że mówi, on musiał śpiewać wisząc z krzesła głową w dół. Zdaje się, że już był w niemieckim teatrze. Ale to jest, nie trzeba do daleko iść, tak? Ja w polskim teatrze. Te już, jak Fausta śpiewałem, to życzę sobie za życiu Benedycka o świętej pamięci już. Po prostu, byłem taki schodki kręte z jednej strony i z drugiej strony. Tak. Jako Mefisto wchodzę i patrzę, gdzie serenada Łuki Protestantowi. No i patrzę, brata jest na dole i on mówi tak, no a teraz zejdź na dół. Ja mówię, no to ja schodzę. Nie nogami, a rękami. Aha, na rączkach. A kręte schody. A kręte schody, tak. Na rękach tak o? O tak, o, i śpiewać. Mówi, kręte z Londynu, nie? Tak, bo jemu musi... Bo jemu, to ja mówię, słuchajcie, ale ja to wytrzymuję, bo to modli, bo mi przyniesie dwa lata. Mówię, okej, ale nie wiem na jakiej próbie, może na piątej, może na szóstej. Ja jednak rękami, ale nogami musiałem się trzymać za ten słup, który tam stoi, bo inaczej jak? Nogami, tymi stopami. No i co chcecie? No i tak się stało na szóstej próbie, że zleciałem po prostu, oddałem sobie plecy, tu ręka była też, ten to powiedział nigdy więcej. Bo ubezpieczenia trzeba zapłacić. Bo moi drodzy reżyserom, to dzisiaj chodzi o to, żeby nazwiska nie przekręcili. A czy będą pisać dobrze, czy będą pisać... Był. I żeby był widok, żeby nie przekręcono nazwiska, żeby zapamiętano, że jest nazwisko, ale my musimy też gdzieś tam... Musimy mieć to w pamięci, że jednak trochę musimy bronić i mieć nadzieję, że to będzie... No aha, i nie objadać się przed śpiewaniem. Bo to bardzo złe efekty są. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, zrobiliśmy swój cel, to znaczy była dyskusja. O, udało mi się. Bardzo dziękuję. Wniosek mój jest mało. Wniosek mam jeden. Każdy z tych tematów mógłby być oddzielnym tematem na jeden dzień. Proszę zwrócić uwagę, ile mamy sobie do powiedzenia,
To są... drugi mam wniosek, że często myślimy, że ten mój, że mam jedyny świat, że to jest mój jedyny, to co uprawiam jest jedynym światem, nie ma innych światów. Jest jeden świat, ale myślę, że ma dużo odcieni i dużo jest wątków, dużo jest zakamarków, które warto zwiedzić i warto nie myśleć, że ten, to jedno moje ubudowanie jest najważniejsze, bo są tacy, którzy powiedzą, że nie moje jest ważniejsze. I wcale nie muszą nie mieć nas. Bardzo Państwu dziękuję. Do spotkania za 2 lata. Dziękuję.